Zobaczcie, już wywołaliście takie gromkie brawa, a co będzie na koniec? Ustawcie się proszę równiusieńko przy białej linii, żeby elegancko wszystko wyglądało. Poproszę dyrektor szkoły panią Grażynę Tadajewską o uroczyste rozpoczęcie ślubowania w klasy pierwszej i powitanie zaproszonych gości. Już momencik, to sama musiałam sobie fotkę zrobić, bo później jak to zrobię, to nic nie mam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, pierwsza klasa. Dzień dobry. Jak miło. I faktycznie dzień jest dobry. Pogoda nam pięknie dopisuje. Złota polska jesień, którą kochamy najbardziej. Dzisiaj mamy niezwykłą uroczystość. Zawsze taką z wielkimi emocjami, z wielkim przeżywaniem. Ślubowanie klasy pierwszej, czyli takie wprowadzenie w oficjalny poczet uczniów Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Janinniku. Pięknie przygotowani, pięknie udani, wspaniali goście. Zaproszony był wójt naszej gminy, pan Tomasz Warzewski, ale z racji obowiązków służbowych gminę Nowe Miasto Lubawskie reprezentuje pani kierownik Departamentu Oświaty, pani Anna Ręckowska. Witamy panią dyrektorkę. Witam obecnych nauczycieli naszej szkoły, którzy są teraz tu z nami. Witam panią wicedyrektor, też panią Izabelę Dmowską. Ale też zatrzymały ją własne obowiązki i Radę Sołecką reprezentuje pani Monika Orzeszek. Witamy pani. Bez rodziców nic w szkole. Rodzice są nieodłącznym elementem społeczności szkolnej. I jest mi miło powitać nową panią przewodniczącą Rady Rodziców, panią Sylwię Nery. Witamy. Elżbieta Olszta, pani z naszej biblioteki, ale nie widzę, nie ma. Także, ale słuchajcie, gromkimi brawami przesyłamy serduszka pani Eli. A to wsparcie dla pani Eli jest szczególnie ważne. Przekażemy jej jutro. Czy jest z nami pani Milka Granica? Też nie ma. Bo tak na dobrą sprawę, no jest klasa pani Milki, tak jest plana, a co świat pokaże, zobaczymy. Na razie macie wychowawczynię w osobie pani Sylwii Szulowskiej. Wielkie brawa. Obecne są z nami pani Martyna Brudał, wychowawczyni ZWP. Jest kobietą mundurową. Pan Łukasz Kamiński doskonale o tym wie, że pani Iwona jest już długoletnią strażaczką, tak muszę się uczyć tych nowych pol. I dlatego dla mnie w sposób naturalny pani Iwona przejęła opiekę nad pocztem sztandarowym naszej szkoły. Wie, co to jest mundur, wie, co to jest taka musztra mundurowa.
Witam wszystkich serdecznie. Brawo dla was, brawo jeszcze razem z nami. I teraz już przystępujemy do rozpoczęcia naszego planu dnia. Życzę wam, żeby wam się dzisiaj wszystko przepięknie udało. Brawo dla was. Gościa. Wszystkich tu zgromadzonych serdecznie witamy i na krótkie przedstawienie zapraszamy. Przyszliśmy do was niedaleka. Skąd zapytacie? Naszą szkołę przybliży wam ta oto krótka bajkowa scenka. Mądrym i dobrym.
słomkami, pole, woda, rzeka, las. Tu się mile spędzało czas. Długo się błąkałem, ale w końcu znalazłem to, czego szukałem. Thank you.
Widać ich. Bardzo proszę Radę Rodziców i uczniów samorządu klasowego o wystąpienie. Bardzo proszę, żebyście Państwo z dziećmi zanieśli kwiaty i znicz do kącika naszego patrona Jana Pawła II. Oh,
widzicie, pogoda piękna za oknem, to wcale nie oznacza, że jest czas wolny od chorób. Wracając do niedokończonej myśli. Segregatory to jest jedno z narzędzi nowoczesnej szkoły. W tych segregatorach są gromadzone prace uczniów i tak zwane indywidualne portfolio. Także ja ogromnie się cieszę i doceniam w tym miejscu pracę metodyczną, dydaktyczną nauczycieli klas 1-3. Brawo dla Was. Widzę, że pod tym krzesłem za chwilę zabraknie miejsca. I bardzo fajnie, i super. W zastępstwie pani sołtys poproszę panią Monikę Brzeszczyk. Dziękuję w ogóle za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogłam uczestniczyć w tej uroczystości. Łezka wokół mi się zakręciła, bo mojej prawie że dorośli synowie, znaczy jeden starszy już jest dorosły, niedawno też tutaj ślubowali, także miło było tutaj być. I również moim, jak i w imieniu pani sołtys Jarosławy Sołeckiej, przekazuję mały poczęstunek dla dzieci i gratuluję wam jeszcze raz i życzę samych sukcesów w trakcie waszej edukacji szkolnej. Czy pani Iza, pani wicedyrektor, to poproszę. Ja również bardzo chciałam podziękować za zaproszenie. Było mi niezwykle miło uczestniczyć w tej cudownej uroczystości, pięknie przygotowanej, dopracowanej w każdym szczególe. A wam, drodzy uczniowie, chciałam życzyć, żeby nauka w naszej szkole była dla was przygodą i zabawą. Dziękuję. Brawo, brawo. Piękną, taką małą biblioteczkę klasową. I do tej biblioteczki klasowej dzisiaj
koleżanek i kolegów pragnę podziękować za zaproszenie na kolejną uroczystość waszej pani Alicji Przyłowskiej. Dedykuję te słowa. Praca nauczyciela przepraszam na łaskę, bo często leniwa krną brudne dziecko. Kocha ona Hitler i chętnie się czuli, że w stronie od książki uczyć się nie lubi. Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, ale umysł ucznia rozwinąć, bogacić, który gdy dorośnie, dopiero zrozumie, jakie w życiu ciężko, gdy się na ogonie. Nauka w naszej szkole była dużą przyjemnością, abyście nigdy nie zmarnowali spędzonego tu czasu. By każdy Polak doszedł do wniosku, że szkoła to najpiękniejszy czas w życiu człowieka.
opuśćcie wszystko. Uczniowie.